Hello Minecraft kumple, z tej strony Over i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy oczywiście na serwerze rgmc.pl, a wy możecie stawić czapkę w górę. Pozdro. Mam tutaj cheatera, nazywa się on Bambusek XX. Skąd wiem, że on jest cheaterem? Stąd, że anti-cheat go bardzo często zgłasza, a po drugie pod slash logs ma Richa. Więc jest on cheaterem, ja już to wiem, ale jeszcze go dla pewności mogę sprawdzić. Tepnę go może tutaj, dam mu freeza, freeze bambusek. No i teraz napiszemy do niego wiadomość. Bambusek, jesteś sprawdzany. Podaj ndeska. Ndeska, czeka cię sprawdzanie oceanem. Przyznanie równa się normalny ban. Wykrycie na sprawdzaniu równa się blacklista. On ma cheaty, na pewno, jestem tego pewny. Ale to jest jakiś nieogar, więc pewnie nawet mi nie poda ndeska, bo już widzę, jaką pisze. Jest po prostu cheater, który sobie pobrał cheaty. No a jak to się robi? Nie, no dobra, nie będę go sprawdzał, nie chce mi się. Znaczy nie chce mi się, no. Pobierasz ndeska ze strony ndesk.pl. A czekaj, dobra, może mi poda. Ale ja wiem, że on ma cheaty, to jest najgorsze, że prawdopodobnie stracę teraz kilka minut na to, aby go i tak zbanować. Ja pierdzielę. To jest nienormalne, naprawdę. Jeżeli wykryję mu cheaty, daj mu blacklistę, czyli ban na wszystkie tryby na zawsze. No bo no, jeżeli ktoś traci nasz czas, zamiast się kurde przyznać, to tylko na to zasługuje. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że bardzo wiele osób myśli, że naprawdę Doomsdaye są niewykrywalne, bo się naoglądali te kidy tych youtuberów, że o, niewykrywalne cheaty, Doomsday i w ogóle, i kurde, ludzie, ocean wykrywa wszystkie cheaty. Więc jeżeli piszemy wam, że was sprawdzamy oceanem, to się przyznajcie, bo i tak te Doomsdaye wam wykryjemy. Ogólnie ten gracz podał mi ndeska, więc właśnie idę na ndeska, idę go sprawdzić i wykryć mu cheaty, które ma XD. Dobra, niestety go banuję, bo nie wiem, o co mu chodzi. Spamię mi, czy mu coś pokaże na Discordzie, nie wiem, o co mu chodzi. Jeżeli on już mi podał kod ndeska, ogólnie jeżeli się komuś podaje kod ndeska, to wystarczy kliknąć akceptuj. Jeżeli on nie potrafi kliknąć akceptuj, to niestety, no nie wiem, co ja mam mu zrobić, ale on na pewno potrafi, on teraz tylko specjalnie przedłuża. No bo nie wiem, czy byliście już kiedykolwiek sprawdzani ndeskiem, ale jak ktoś do was dzwoni, to po prostu wystarczy kliknąć akceptuj. Ja nie wierzę, że on tego nie wie i nie wierzę, że on nie potrafi czytać, bo to jest na pół ekranu. Usłyszycie to? Dobra, zaakceptował, idę go sprawdzić. Mam tutaj prawdopodobnie cheatera, jeszcze nie wiem, czy jest on cheaterem na 100%. Mam tutaj najprawdopodobniej cheatera, ale jeszcze nie jestem tego pewny. Chłopmanik Marcin 2024, więc jeżeli jest to jego rocznik urodzenia, to nawet jednego roczku jeszcze nie ma. No ma z 2 miesiące i już cheatuje, więc naprawdę w młodym wieku zaczyna swoje cheatowanie. Ale jeszcze nie wiem, czy nie jest cheaterem, ponieważ na razie nie wykonuje żadnych takich bardzo podejrzanych ruchów. Na razie to on sobie, nie wiem, stoi i pisze, nie ma overa na czacie XD. Ogólnie napisał na czacie, mam X-raya, nie wiem, czy wy to widzicie, ja naprawdę nie wiem, co ci gracze mają w głowach. Zaraz go oczywiście zbanuję, ponieważ my banujemy zawsze, jeżeli ktoś na czacie się przyzna do cheatów, bo u nas to nie działa tak, że o, on sobie śmieszkuje i będę go sprawdzał, nie. Jeżeli piszesz na czacie, mam cheaty, to zostaniesz zbanowany. I on tak właśnie napisał, no i właśnie go będę banował, no bo widzę, że on, nie wiem, nie rusza się, tylko stoi tutaj. Przyznanie się do cheatów. No i zbanowany pan Marcin, nie wiem, po co pisał na czacie, że mam X-raya. Jeżeli masz X-raya, to proszę bardzo, masz również bana, mój drogi kolego. Jestem teraz na trybie PvP 1.17 i jest to tyle śmieszny tryb, że tutaj wystarczy po prostu być na serwerze z 10 minut i banujesz z 24. Jestem właśnie obok jednego z czterów, nazywa się on HVJ, jest to bardzo brzydka nazwa. 1.2.3.6.9 i pan HVJ ma cheaty, konsola go właśnie zbanowała. Co śmieszniejsze, jak widzicie Hellpopa, to cheater zgłaszał właśnie innego człowieka za cheaty, jakiegoś młodego kabasona. O, młody kabanos też ma cheaty, bo całe ma, jak widzicie, Richem zaspamione logi. Jeżeli ktoś ma zaspamione logi Richem, to na pewno ma cheaty, więc go również banujemy, do widzenia. O, kolejny cheater prawdopodobnie, Weger Herte, hehehe. Zobaczmy jego logi, no dobra, on ma tylko jeden raz Richa, więc on może być jeszcze czysty. A ten Majgui? Majgui już ma 3 Richa, więc on już na pewno czysty nie jest. Tepnę się do niego jeszcze przed banem. Tak wygląda pan Majgui, który będzie cheaterem i właśnie go banuje. Majgui. Jeżeli to oglądacie, to nie, moi drodzy, oni na pewno mają cheaty.
Skąd o tym wiem? No jestem tutaj administratorem już od bardzo dawna i znam tego anti-cheata bardzo dobrze. No i po prostu wiem, kiedy on wykrywa dobrze, a kiedy źle. O, tutaj kolejny prawdopodobnie cheater, spamy już aimem od niego, zobaczymy, poobserwujmy go jeszcze troszeczkę. Chłop jednego chłopa zabił, nie wiem czy widzieliście, ale on chyba bardzo szybko zmienił w ogóle kąt bicia na tego typa. Nie wiem, czy on nie ma jakiejś kilabry czy coś takiego, bo on się bardzo dobrze patrzy na ludzi. Ale zobaczymy, poobserwuję go. To w ogóle co to tak, takie dziwne rzeczy? Widzieliście to? Takie w sensie, jakby ktoś petardy puszczał obok nich, takie party klesy. Nie wiem co to jest, chyba totem, ale nieważne. Obserwujemy dalej tego Weger DRTR, hehe. Chłopanik jak jakiś, nie wiem, Panzerwagen. Mógł się tak nazwać, Panzerwagen, hehe. No i bije się z jakimś chłopem. Zabił go znowu. Nie no, on ma jakieś... Patrzcie jak on zmienia ludzi. Nie no dobra, on ma cheaty. O, już go konsola zbanowała, ale ja też go zbanuję. Weger. Jak on ma Weger, coś tam. IP ban. Cheaty. On na pewno coś miał. On bardzo podejrzanie obracał głową. On obracał głową, jakby miał skilla takiego, że ho, ho, ho. On na pewno nie ma skilla, tylko ma cheaty. O, kolejny cheater. Nazywa się ktoś, kto. Ja wam mówiłem. Patrzcie. Rich, sam Rich zaspamiony w vlogach. Kolejny cheater. Na PvP wystarczy wbić i banujesz po prostu 10 osób w 5 minut. I to nie jest wcale tak, że tak mówię tak o sobie, aby to podkoloryzować. Ale tutaj naprawdę wbijasz i banujesz pół serwera, bo pół serwera cheatuje. Ale patrzcie na slash admini. Top admin ma 3800 banów. Chłop zbanował 3800 kont. Wiecie ile to jest 3800? To coś takiego, nie wiem, do szkoły chodzi średnio 500 osób. Czyli to tak, jakby ktoś z 7 waszych szkół zbanował całych, wszystkich uczniów, nie? Dużo, co? No dużo, dużo. Dużo cheaterów. Patrzcie jakie flagi polskie. No i na tyle. No i to... Ale nie wiem, nie wiedziałem co powiedzieć, ale już wiem. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Możecie napisać w komentarzach, co byście chcieli w następnych odcinkach. O Jezu, co tu się dzieje? Chłop przyprowadził na spawna miliard kotów. Więc ja teraz będę musiał ich wszystkich pozabijać. Jezu, no kto to? O, Rekin Ludojad, to jest mój jeden z ulubionych graczy. Dam mu klucze, ma 40 kluczy. Jezu, depnął się, ale unlock. Zobaczymy, kto weźmie 40 kluczy. Helper byczku, nice. No, no to teraz idę robić zagładę kotów, bo ktoś tu, kurde, miliard kotów przyprowadził. Więc ja się z wami żegnam, idę zabijać koty. Oczywiście w Minecrafcie. Pozdrawiam. To jest mój skin. Essa.